Czuwa w każdym detalu. Rak jelita grubego to jeden z bardziej podstępnych nowotworów. Może rozwijać się przez wiele lat, nie dając żadnych objawów. Zachorowalność na raka jelita grubego na świecie szacuje się na 1 200 000 przypadków rocznie. Jaka jest profilaktyka w tej chorobie? Na co warto zwrócić uwagę? Co powinno nas zaniepokoić? Czy odpowiednią dietą możemy zapobiegać temu nowotworowi? I jak zwykle najnowocześniejsza diagnostyka i leczenie. O tym w dzisiejszym programie. Katarzyna Dowbor, zapraszam. Zdrowa w każdym detalu. Zapewne wszystkie lubimy sobie dobrze pojeść, nie unikamy słodyczy, kochamy ciasta, uwielbiamy skubnąć tłusty kawałek mięsa. Nie myślimy o sobie zbyt wiele, za to z pasją pouczamy nasze dzieci, co powinny, a czego nie powinny jeść. Mężom wymawiamy tłustą golonkę i słusznie. Dbajmy o zdrowie najbliższych i o to, co jedzą. Jak wskazują badania, rak jelita grubego to drugi najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Każdego roku notuje się 14 600 nowych przypadków zachorowań, z czego 10 400 kończy się śmiercią chorych. Dane te podał Krajowy Rejestr Nowotworów. Nowotwory jelita grubego i odbytu są trzecim najczęściej występującym na świecie nowotworem u mężczyzn i drugim u kobiet. Prawie 60% zachorowań występuje w krajach rozwiniętych. Pomimo tego, że jakość naszego jedzenia poprawia się z każdym rokiem, to zapadalność na choroby gastryczne rośnie. Dlatego ten program dedykujemy wszystkim kobietom, które chcą pozostać zdrowe w każdym detalu. Zdrowa w każdym detalu. Panie profesorze, jakie są najczęstsze objawy nowotworu układu pokarmowego? Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych Mariusz Frączek jest jednym z najwybitniejszych polskich chirurgów specjalizujących się w chorobach układu pokarmowego i bariatrii. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego do spraw chirurgii ogólnej województwa mazowieckiego. Jest szefem oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej i przewodu pokarmowego Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock. Układ pokarmowy jest długą i skomplikowaną strukturą. I trudno mówić o najczęstszych objawach nowotworów całego układu pokarmowego. Ja myślę, że trzeba tu spojrzeć na poszczególne jego odcinki. W obrębie przełyku tym najczęstszym objawem są zaburzenia połykania. W obrębie połączenia przełyku z żołądkiem również, jeżeli znajdziemy się troszeczkę niżej, to znaczy w żołądku, objawy polegają na bólach w nadbrzuszu. Nowotwory przewodu pokarmowego to nowotwory przełyku, żołądka, jelit oraz trzustki i dróg żółciowych. Do najczęściej występujących należą nowotwory jelita grubego i żołądka. Objawy nowotworów przewodu pokarmowego są różne, niektóre łatwo przeoczyć, a im później stawiana jest diagnoza, tym szanse na wyleczenie mniejsze. Tutaj jest niesłychanie ważne, aby rzeczywiście być wyczulonym na te pierwsze objawy nowotworu, jeżeli faktycznie odczuwamy zaburzenia połykania, to taki chory musi mieć natychmiast wykonane badanie endoskopowe. Nie chodzi nawet o potwierdzenie obecności nowotworu, ale jego wykluczenie. Podobnie jest w obrębie żołądka. Rak wczesny żołądka nie ma symptomatologii typowej dla tej jednostki chorobowej. Wczesne objawy raka żołądka to niestrawność i przewlekłe bóle brzucha zlokalizowane w nadbrzuszu, nasilające się po posiłku, a zmniejszające się naczczo, nieustępujące po lekach, wymioty, smoliste stolce, trudności w przełykaniu, wyczuwalny w nadbrzuszu guz. Są różnego rodzaju testy, które pozwolą nam przybliżyć się, wyodrębnić grupę chorych, u których możemy nieco wcześniej rozpoznać nowotwór. Takim badaniem testowym jest na przykład badanie na krew utajoną. Ważne. Jeżeli zauważyłaś u siebie krwawienie z odbytu, zrób sobie test na krew utajoną. W aptekach dostępny jest domowy test na krew utajoną w kale, wykrywający raka jelita grubego. Jeśli wynik testu okaże się dodatni, natychmiast udaj się do lekarza. Prawdziwym przełomem w obrębie jelita grubego jest wykonywanie kolonoskopii, niezależnie od dyskomfortu, który może towarzyszyć rzeczywiście takiemu badaniu. Jest sprawą absolutnie oczywistą, że każdy człowiek powyżej 50 roku życia powinien wykonać badanie kolonoskopowe. Nawet jeżeli nie ma żadnych objawów związanych z nowotworem,
nawet jeżeli nie ma nowotworu w najbliższej rodzinie. Zapamiętaj, na samo badanie kolonoskopowe skierowanie do pracowni endoskopowej może wydać lekarz rodzinny. Jeżeli wynik badania potwierdzi poważniejszą chorobę jelita grubego, wtedy lekarz rodzinny kieruje do poradni gastroenterologicznej celem kompleksowej diagnostyki i stałego leczenia. Po pierwsze, możemy znaleźć nowotwór w stanie bezobjawowym. Po drugie, w trakcie wykonywania badania kolonoskopowego znajdujemy polipy, polipy różnego rodzaju. Polip jest to pewien kształt. Czy on jest niebezpieczny? On może doprowadzić. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj polipa, jedne z nich nie ulegają transformacji nowotworowej, drugie ulegają i to też z różną częstością. Usuwanie polipów, no przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia, usuwa jakby genetyczne ognisko powstawania nowotworu, bo już go nie ma na tym etapie. Zobaczmy zatem, jak wygląda nowoczesna diagnostyka. Zdrowa w każdym detalu. Współczesna diagnostyka radiologiczna pozwala na wykrycie choroby w bardzo wczesnym stadium i rozpoczęcie bardzo wcześnie leczenia. Pozwala to na zdecydowaną poprawę wyników leczenia i zwiększenie odsetka osób całkowicie wyleczonych, również z najcięższych chorób, które nie zdążyły się jeszcze rozwinąć i mogą być leczone w sposób bardzo doskonały i szybki, nie pozwalający na przykład na rozsiew nowotworowy. Do jednej z najnowocześniejszych technik diagnostycznych zaliczyć należy wirtualną kolonoskopię, zwaną inaczej endoskopią jelitową. Specjalnym cewnikiem wpompowuje się gaz w jelito grube, który rozszerza ściany tak, aby obraz był możliwie najdokładniejszy. Tomografia komputerowa jelita grubego umożliwia rozpoznawanie chorób bez ingerencji chirurgicznej. To badanie daje również unikalne możliwości obejrzenia jelita z różnych stron i pozycji. Przed badaniem należy odpowiednio się przygotować. Najlepiej pójść na czczo i po uprzednim zażyciu środków przeczyszczających, tak aby jelito było czyste. Kamera wędruje po jelicie grubym, badając jego ściany i wykrywając zmiany, np. polipy. Jednak metoda wirtualnej kolonoskopii nigdy nie zastąpi tradycyjnej endoskopii, w przypadku której można pobrać wycinek zmian do analizy patomorfologicznej i ocenić wygląd śluzówki. Zdrowa w każdym detalu. Całą Polską wstrząsnęła informacja, że znana i bardzo lubiana aktorka Anna Przybylska przegrała walkę z nowotworem trzustki. To wyjątkowo podstępna choroba, a jej wykrycie we wczesnym stadium jest bardzo trudne, ponieważ rak jest na początku bezobjawowy. Nowotwór trzustki atakuje osoby w różnym wieku. Już wcześniej walkę z nim przegrali m.in. twórca Apple Steve Jobs, słynny śpiewak operowy Luciano Pavarotti, aktor Marcello Mastroianni, polska aktorka Daria Trafankowska. Zdrowa w każdym detalu. Panie profesorze, ostatnio w Polsce pożegnaliśmy aktorkę Anię Przybylską. Rak trzustki. Czy rak trzustki to wyrok? Tak jak każdy nowotwór, jego przebieg, jego rokowanie zależny jest od momentu, w którym ten nowotwór zostanie wykryty. Każdy nowotwór, tak jak i nowotwór trzustki, rozwija się z naszych własnych komórek, które ulegają przekształceniu. Im chory jest młodszy, tym te komórki mają jakby większą dynamikę wzrostu i przekłada się to bezpośrednio na dynamikę wzrostu nowotworu. Dlatego też rokowanie u chorych w młodym wieku z tymi samymi nowotworami potencjalnie jest znacznie gorsze niż rokowanie u chorych w wieku bardziej zaawansowanym. Osoba, o której mówimy, to była osoba w zdecydowanie młodym wieku, tak. jak na ten rodzaj nowotworu, szczyt zapadalności następuje znacznie później. Wczesne objawy raka trzustki to pojawiająca się nagle cukrzyca, zarzucenie skóry lub oczu, żółtaczka, swędzenie skóry dłoni i stóp, nagły spadek apetytu i tendencja do czucia się pełnym po zjedzeniu niewielkiej ilości pokarmu, ból brzucha i pleców, ciemne, często bardzo cuchnące i mętne stolce, nagła, niewyjaśniona utrata wagi. Moment wykrycia nowotworu trzustki jest niestety na ogół opóźniony w stosunku do naszych możliwości działania. Ten nowotwór często nie daje żadnych objawów w okresie w miarę początkowym.
Jeżeli umiejscowi się w pobliżu dróg żółciowych, to wtedy okazuje się, że pierwszym objawem jest żółtaczka. I ona jest tym hasłem, taka bezbólowa żółtaczka jest tym hasłem wywołującym już następne badania. Natomiast no, często ta zmiana bywa już nieresekcyjna, a często nawet pomimo resekcji stosowanej chemioterapii, niestety finał jest tragiczny. Zdrowa w każdym detalu. Ryzyko zachorowania na raka trzustki wzrasta wraz z ilością wypalanych papierosów, a maleje po zerwaniu z nałogiem. W rozwoju tego nowotworu niemałą rolę odgrywa również alkohol, zwłaszcza w połączeniu z dymem papierosowym. Nie ma zgodnej opinii na temat kawy. Naukowcy uznali, że częste picie kawy ma niewielki wpływ na rozwój raka trzustki. Wieloletnie badania potwierdziły tezę, że rozwojowi tego nowotworu sprzyja chemia, którą konserwuje się żywność, jak i ta służąca do oprysków. Zdrowa w każdym detalu. Tego typu objawy jak zgaga, niestrawność, czyli takie rzeczy, które wydawałoby się, że po tym świadczą o tym, że się źle odżywiamy. Czy tego typu objawy mogą świadczyć też o nowotworach? Na przykład krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego to już problem. Jest absolutnie wskazaniem do wykonania pogłębionej diagnostyki, prawda? Mhm. Sama zgaga okresowo występująca może być wynikiem różnych chorób, zaburzeń czynnościowych w obrębie dolnego zwieracza przełyku, które doprowadzają do refluksu. No i znów może być to rzecz łagodna, a można doszukiwać się jakichś większych problemów z tym związanych, tym bardziej, że przewlekły refluks, czyli jakby cofanie się treści żołądkowej i treści dwunastniczej do przełyku, w konsekwencji może wywołać zapalenie przełyku. Na takich chorych powinniśmy zwracać szczególną uwagę, wykonując tu z kolei badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ważne. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę, która ma podpisany kontrakt z NFZ i wykonać w niej badania. Zdrowa w każdym detalu. Jednym z najdoskonalszych urządzeń diagnostycznych jest rezonans magnetyczny, wykrywający choroby gastrologiczne jamy brzusznej. Rezonans magnetyczny emituje fale radiowe, które w momencie, gdy docierają do pacjenta i jego badanych tkanek, wzbudzają w nich podobne fale. Zjawisko to nosi nazwę rezonansu. Fale radiowe są zwrotnie odbierane przez aparat, a komputer, dokonując skomplikowanych obliczeń, na ekranie przedstawia obraz anatomiczny badanej struktury jamy brzusznej. Za pomocą rezonansu magnetycznego można ocenić wątrobę, trzustkę, śledziony i nerki. Pozwala ocenić drogi żółciowe bez stosowania środka kontrastowego oraz stwierdzić występowanie ewentualnych stanów patologicznych układu pokarmowego. Wskazaniami do badania w rezonansie magnetycznym są zmiany w wątrobie i innych narządach, kamica dróg żółciowych. Badanie jamy brzusznej za pomocą rezonansu magnetycznego powinno być wykonywane u pacjentów, którzy otrzymali duże dawki promieniowania jonizującego. Zdrowa w każdym detalu. Panie profesorze, teraz modne są tego typu metody jak zioła, herbatki oczyszczające czy lewatywy na przykład. Czy to rzeczywiście pomaga naszemu organizmowi? Panie redaktor, zioła są również lekami i substancje, które znajdują się w ziołach, są wykorzystywane przez farmakologię od dawna. I takie zioła oczywiście bywają skuteczne w określonych sytuacjach. Rozumiem, że chodzi pani o przewlekłe zaparcia, na które często skarżą się panie w wieku dojrzałym. Rzeczywiście zioła mogą w takich sytuacjach pomóc. Dieta? Dieta jest absolutną podstawą i myślę, że to jest jakby cały klucz. Właściwe odżywianie z punktu widzenia zarówno kalorycznego, jak i w sensie, no nazwijmy to, objętościowego. Należy tak jeść, aby tych produktów, które nie ulegają całkowitemu strawieniu, było jednak jak najwięcej, prawda? Czy świeże owoce, warzywa. To jest również dieta, która do pewnego stopnia przeciwdziała nowotworom, bo mówiąc o układzie pokarmowym, trzeba zdać sobie sprawę, że
niewłaściwe odżywianie jest elementem obciążającym. Jeżeli jemy pokarmy długo przechowywane, źle przechowywane, wędzone, solone, z małą zawartością świeżych warzyw i owoców, to jest to czynnikiem predysponującym do powstania nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jeżeli do tego nadużywamy alkoholu i palimy papierosy, tym bardziej. Dieta wysokobiałkowa, wysokokaloryczna to z kolei dieta obciążająca dla chorych z nowotworami w obrębie jelita grubego. Także ta dieta jest dosyć ważnym elementem, powiedziałbym najważniejszym. Reasumując, należy się zdrowo odżywiać, jeść pokarmy nieprzetworzone, ruszać się, bo ruch tu również działa na perystaltykę przewodu pokarmowego. No i myślę, że jednak unikać przewlekłego stosowania takich środków jak lewatywy czy czyli różnego rodzaju. Czyli jednak nie jest to dobry pomysł, te lewatywy? Jest to moje osobiste zdanie, ale uważam, że lewatywa jest zarezerwowana dla określonych sytuacji klinicznych, a nie jest to lekarstwo, metoda, które ma być stosowane na zasadzie permanentnej. Zdrowa w każdym detalu. Jeżeli chcesz ustrzec się przed rakiem trzustki, pamiętaj o spożywaniu błonnika. Jedz dużo owoców i warzyw. Używaj dobrych tłuszczów. Wyklucz ze swojej diety tłuste mięsa. Ogranicz jedzenie słodyczy, słonych chipsów. Nie stosuj wysokobiałkowych i wysokotłuszczowych diet. Rzuć palenie. Nie nadużywaj alkoholu. Chociaż raz w roku zrób sobie USG jamy brzusznej. Obserwuj własny organizm. Zdrowa w każdym detalu. Dziś w programie bardzo dużo mówimy o chorobach układu pokarmowego. Pani Karolina, która jest dietetyczką, zaprosiła mnie na lunch. Patrzę na te dania, które pani przygotowała, jestem zachwycona. To wcale nie wygląda na dietetyczne jedzenie. Kolorowe, ładnie pachnie. Co takiego powinniśmy jeść, kiedy mamy problemy z układem pokarmowym? Czy to ze względu na to, że była operacja, czy dlatego, że jesteśmy chorzy? Bardzo ważne jest to, żeby to jedzenie właśnie było lekkostrawne, żebyśmy wybierali potrawy gotowane, duszone, ale bez obsmażania, czy pieczone w folii, czy w naczyniu żaroodpornym, żeby nie robiła nam się ta chrupiąca, pyszna skórka, którą wszyscy tak naprawdę bardzo lubimy, z tym, że jest ciężkostrawna, no i może obciążać nasz przewód pokarmowy. Jak jest z mięsem? Bo ja widzę, że tu jest kurczak, tu także kurczak, ale tu już są kawałki mięsa i tu widzę wieprzowinę, a tu z kolei zdaje się wołowina, tak? Czyli jakie mięsa możemy jeść? Tak, tutaj mamy schab środkowy, czyli taki zawierający małą ilość tłuszczu i tak samo chudą wołowinę również możemy wybrać. Dobrym wyborem jest również mięso królika czy indyka. Ale ten schab czy też ta wołowina powinny być raczej gotowane, tak? Zdecydowanie gotowane, duszone lub pieczone. Czy ziemniaki są lekkostrawne? Ziemniaki same w sobie tak. Jeśli damy do tego ciężki sos, to już jest problem. Przestają być lekkostrawne. A jak z ziołami, z dodatkami? Tutaj zdecydowanie możemy używać wielu ziół, tylko że tych ziół delikatnych. Koperek, natka, oregano, bazylia są jak najbardziej dozwolone. Rezygnujemy natomiast z tych ostrych, mogących podrażnić przypraw, tak dokładnie, papryczki chili, ostra papryka, czy nawet papryka słodka może niektórym pacjentom przeszkadzać. Tak samo przyprawy typu curry. Czy na przykład możemy sobie, tak wszyscy lubimy, masełka dodać do ziemniaków? Jak najbardziej, tylko że musi to być odrobina masełka i masło powinno być na surowo dodawane do ugotowanych już ziemniaków. Jak robimy sosy do lekkostrawnych dań? Powinny to być sosy, które naturalnie, że tak powiem, wyszły z mięsa. Nie powinno się ich zagęszczać mąką, ani doprawiać w żaden inny sposób, gdyż wtedy od razu stają się ciężkie. Oliwę możemy dodać? Jak na możemy przykład? Dodać odrobinę oliwy lub oleju rzepakowego, tak samo odrobinkę masełka też. Czy możemy jeść surowe rzeczy, czyli surowe warzywa, surowe owoce? Bezpośrednio po operacji powinniśmy z nich zrezygnować. Ze względu na to, że znowu obciążył nasz przewód pokarmowy. A przetworzone, na przykład jabłka takie prażone? Jak najbardziej. Przetworzone, prażone, gotowane. Szczególnie, że te właśnie gotowane czy pieczone warzywa, owoce są lżej strawne. Dziękuję pani Karolino. Tak więc, drodzy państwo, nie tylko kleik. Dieta pacjenta może być urozmaicona i smaczna. Zdrowa w każdym detalu.
Beata Sadowska, dziennikarka, prezenterka Polsat Cafe, podróżniczka i sportsmenka. Od lat propaguje zdrowy styl życia. Jej pasją jest bieganie. Bierze udział w największych imprezach sportowych na świecie. Startuje w maratonach, lata na kitesurfingu, nurkuje, pływa. Pomimo tego, że jej synek ma dopiero 1,5 roku, czynnie uczestniczy w treningach mamy. Beata promuje również modę na zdrowe odżywianie się. Biegam, bo to frajda, bo to przyjemność, ale przede wszystkim zdrowie. Lepsze krążenie, lepsza kondycja i endorfiny, to zbadane, hormony szczęścia. Kiedy rano pójdę na trening, potem wracam i mam mnóstwo czasu i na aktywność zawodową, a mam tego strasznie dużo, i na zajmowanie się synkiem, a to naprawdę wymaga dużo siły. Bieganie to jedna aktywność fizyczna, to jedno, a drugie to badanie i taka świadomość swojego ciała i dbanie o siebie. Raz do roku robię przegląd samochodu, to obowiązkowe, i raz do roku robię przegląd siebie, żeby mieć zdrowie, bo lepiej zapobiegać niż się leczyć. Jeśli coś się dzieje, to wolę to wiedzieć, bo wtedy mogę coś zrobić. A jeśli nie będzie zdrowia, to cała reszta nie ma znaczenia, bo na całą resztę nie będę miała siły. Więc gorący apel, czy jesteście zabieganymi mamami, czy jesteście zwariowanymi singlami, czy nie macie na nic czasu, no to jedno znajdźcie, chociaż chwilę, zbadajcie się raz do roku, naprawdę warto. Ważne. Jeżeli chcesz uniknąć raka jelita, stosuj odpowiednią dietę i bądź aktywna. Pamiętaj, że czynnikiem sprzyjającym rakowi jelita jest siedzący i mało aktywny tryb życia. Zdrowa w każdym detalu.